Hejka, hejka. No spokojnie, śpi sobie. Obudziłam dziecko. A nawet nie byłam jakoś specjalnie ekspresyjna. Hejka, hejka. Bo Mikołaj jakoś na to słowo reaguje. Jak już teraz mówię, to już jest okej, okay, ale jak zaczęłam, no to się obudził. Ja jestem Marta, z przodu jedzie Krzyś i witamy Was na kanale Enjoyment Family. Jedziemy po dywan. Odebrać, bo zapomnieliśmy. Mieliśmy go odebrać 3 dni temu i zapomnieliśmy. Pamięcie. No, soboty, niedzieli nie liczę. No, pracuję w sobotę. A, no to liczę. No to oddawaliśmy, dzisiaj jest środa. No to prawie tydzień się spóźniliśmy po odbiór dywanu. Dalej nie wiemy, ile będzie kosztował. Natomiast mega Wam i nam się spodobały te pytania. A mam jeszcze ich trochę w zanadrzu, więc stwierdziliśmy, że takie pytania będą się pojawiać regularnie. W taki właśnie sposób. Nie, że będziemy siedzieć i gadać, tylko tak przy okazji vlogów będziemy gdzieś tam sobie coś opowiadać. Pod tym filmem możecie zadawać pytania i będziemy sobie je rozwijać na kolejnych vlogach. Tymczasem mam przygotowane pierwsze pytanie, zaczynamy z grubej rury od Kingi. Jak dziecko wpłynęło na Waszą relację? U mnie po narodzinach syna atmosfera mocno napięta. Jak, kochanie, wpłynęło dziecko na naszą relację? Bez zmian. Bez zmian, nie? No i jedynie co, to jest ciszej. Co ciszej? You know what I mean. Oj, w sensie, że jak dziecko śpi, to mówimy, nie mówimy ciszej, ani nic nie robimy ciszej. Nie będę się tutaj pogrążać. Dobrze, kontynuuj tą myśl. No tyle. To jest jedyna różnica, jaką widzę ja. Jeśli od tego dotyczyło pytanie, bo tak mi się wydaje. No nie, no chodzi też o taką relację naszą. Nie wiem, czy pojawiają się jakieś kłótni więcej, czy tam spięć, czy jesteśmy podenerwowani. No bo to tak się... Nie, no jeśli ty byś była na przykład bardziej pedantyczna albo coś niż ja, no czasami ja mam bardziej, że będzie mu zimno albo coś. Ty uważasz, że trzeba go hartować? Tak, ja uważam, że trzeba go hartować, przez to ma 7, prawie 8 miesięcy i jeszcze nie był chory. Tfu, tfu, odpukać. No. Nie malowane, nie ma. A ja często chciałbym go bardziej ubrać albo coś w tym stylu, albo go chociaż przykryć. Tak, tak. Mój mąż to by zapocił nasze dziecko. No. Więc tutaj się pojawiają jakieś tam... Spięcia. Dobra, jeżeli chodzi o ubierania, jeżeli chodzi o naszą relację i ewentualny... O, czekajcie, muszę sobie odpiąć. Tak wygląda w tej kitce jak ta grafika. Jeżeli chodzi o jakieś spięcia między nami, czy coś w ten deseń, no to nie. Generalnie jakoś jest spoko. Mikołaj też, no nie wiem, czasami bywa bardzo wymagający. Ale wydaje mi się, że sobie z tym bardzo dobrze radzimy i psychicznie, i fizycznie też jesteśmy, ja mam w Krzysiu pomoc, bo tutaj trzeba nadmienić, że niektórzy faceci po prostu mają na to olewkę, natomiast Krzyś aktywnie uczestniczy we wszystkim i nigdy się nie zdarzyło, że gdybym na przykład nie miała siły, albo była zmęczona, albo podenerwowana, to żeby on mnie nie wyręczył, albo się wypchał, czy coś tam. Absolutnie nie. Krzyś cały czas jest, Krzyś bardzo często mnie odciąża i też się wymieniamy nawzajem. Na przykład jeżeli ja wstawałam, ostatnio mieliśmy taką noc, że non stop mój Mikołaj się budzi i wstawałam do niego i go lulałam, no nie? No to rano Krzyś wziął Mikołaja i ja mogłam się trochę dłużej wyspać, przez co oboje byliśmy pozornie wypoczęć. Nie? Zgadzam się. Jeżeli chodzi o jakieś takie randkowanie, no to od 7 miesięcy nigdzie nie byliśmy. No tak, sami. To się ukróciło, nie ma randek. Nie. Jedynie co, to czasami przy obiedzie, jak on śpi, to jest fajnie. Tak, było tak. Chyba 2 razy. No, generalnie my jesteśmy, nie mamy żadnych niani, nie mamy takiej pomocy z zewnątrz, żeby, wiecie, zostawić komuś Mikołaja czy coś takiego. Przynajmniej jeszcze nie teraz, gdy on jest taki malutki. Potem może gdzieś tam chrzestnej cioci damy na popołudnie Mikołaja i sami sobie zrobimy taki luźny dzień. Natomiast jak mija teraz, będzie 8 miesiąc, tak jeszcze szczerze mówiąc nie byliśmy sami na takim wychodnym. Raz miało się tak zdarzyć, że mieliśmy zostawić Mikołaja i mieliśmy jechać na zakupy do Biedry, ale nie dałam rady, zostałam, Krzyś pojechał sam.
nie mogłam zostawić go. Taka byłam bojowo nastawiona, że tak, 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 Mikołaj zostanie z ciocią, a my sobie pójdziemy. Ty mnie przekonywałaś. Krzysia przekonywałam, żebyśmy jechali i żebyśmy zostawili, a potem moja pewność siebie w tym temacie jakby drastycznie zmalała. Więc no, randkowania aktualnie nie ma, kiedy to się zmieni, zobaczymy. Czy Mikołaj śpi z wami w łóżku? Nie! O Jezu, znowu go wystraszyło. Nie. I czyja to jest zasługa, że on nie śpi z nami w łóżku? Tylko i wyłącznie Martusi. Znaczy on nie śpi w innym pokoju, śpi z nami, tylko że tak. Łóżeczko jest jakby przystawione bardzo mocno do łóżka. Tak. Bardzo blisko. Bardzo blisko, także mamy go jakby, no tak jakbyśmy mieli szersze łóżko, można powiedzieć, że z nami śpi. Natomiast nie śpi jakby z nami na materacu, tylko na swoim. Tak, no śpi po prostu w swoim łóżeczku, gdzie ja mam go blisko, że mogę go sięgnąć z łóżka ręką. Dlaczego? Od samego początku moim założeniem było, i to już nawet jak chodziłam w ciąży, nie zmieniło mi się to jak urodziłam, powiedziałam, że Mikołaj będzie zasypiał sam i będzie spał sam w łóżeczku. Bo dziecko potem jest generalnie ciężko odzwyczaić, gdy ono od maleńkości było z nami w łóżku. Ale to już... pal licho. Jeżeli ktoś woli spać z dzieckiem, no to mi nic do tego, no nie? Jeżeli tak mu jest wygodniej, lepiej, tak się lepiej czuje. Natomiast myśmy w dwójkę bali się, że po prostu jakoś nakryjemy go kołdrą, ręką czy cokolwiek. No najbardziej tą ręką, tego się bali, no. Tak, ja tego po prostu nie chciałam, bo ja spałam jak królik, nic z tego snu nie miałam. Udało nam się zrealizować to wszystko, także Mikołaj zasypia sam. Wiadomo, że my go lulamy, usypiamy i szuszamy. Natomiast zasypia sam w łóżeczku, zazwyczaj w ciągu dnia też zasypia sam. I uważam to za mój macierzyński sukces. Dojeżdżamy do pralni dywanów, Krzyś idzie po dywan, wyciągamy, zobaczymy czy jest czystszy, bo ostatnio oddawaliśmy ten dywan i przyjechał tak samo brudny, jakim go oddawałam. Ale nie tutaj. Nie tutaj, w innym miejscu. Dlatego teraz oddajemy go tutaj. Dajcie znać, jak tam u was dzieciaki. Czy śpią z wami w łóżku? Czy zdecydowaliście się, że śpią sami same w łóżeczku? Żadna opcja nie jest zła. Każda mama jest inna, każde dziecko jest inne i przede wszystkim ma wam być wygodnie i komfortowo razem z dzieckiem. To jest dla mnie podstawa, zawsze to podkreślam i ten. Dla mnie to była dobra opcja. I kolejna rzecz to robiliśmy pokój Mikołaja. I dostałam parę pytań, czy damy Mikołaja do pokoju obok. Ale na to odpowiem, jak Krzyś wróci, bo on pewnie też będzie chciał co nieco powiedzieć na ten temat. Popej. Mina Popeja. Jeszcze rzuć tylko szpinak. A może żujesz szpinak? Szpinak jest dobry. Zrobię coś ze szpinaku. Mam szpinak. Mikołaj w ogóle nam dzisiaj mało co spał w ciągu dnia i aktualnie ma gdzieś tam takie dwie drzemki. Rano, jak wstanie, to gdzieś koło 9 idzie spać drugi raz i potem jeszcze jedną w ciągu dnia. I najlepiej, żeby ta druga drzemka trwała gdzieś do godziny w pół do czwartej, ale dzisiaj obudził się o godzinie 2 i potem idzie dopiero spać na noc. I powiem wam, że w życiu by nie dotrzymał do tej 7-8, jak go idziemy kąpać. Chociaż kąpaliśmy go o 8, teraz kąpiemy go o 7, żeby po prostu mieć dłuższy wieczór dla siebie. I wracając do tego pytania, czy coś się pozmieniało i ten, czy mamy czas dla siebie. To właśnie mamy czas dla siebie, tak jak Mikołaj idzie spać wieczorem, to wtedy jest spoko. Powiem wam, że tańczyliśmy na matach, a teraz przez ostatni tydzień to po prostu robimy sobie taką siestę, odpalamy TV i po prostu leżymy kołami do góry, bo jakoś tak wykończyła nas ten ogród, a w ogóle do tego ogrodu to dojdę. To jest to, co się wydarzyło, to jest kolejny hit. Mamy dywan! Pachnie praniem. Uciekamy. Wpieprzaj się przed nich. Oj, tu już długo stali. Nie gadaj nic. Mi zawsze wstyd w takich sytuacjach. Ale to nie moja wina, że mnie pierwszego wzięła. Bo oni jeszcze rozładowywali, to ona... A tutaj można by... A to jest ten wyjazd. Super. No. Pytanie się pojawiło, wracając, bo robiliśmy pokój dla Mikołaja. I kiedy mamy zamiar przetransportować Mikołaja do swojego pokoju, przeprowadzić? No rozmawiamy o tym co najmniej co miesiąc. I co miesiąc uznajemy, że wciąż jest zbyt mały, ale to może nie jest tyle zbyt mały, żeby nie mógł sam spać. Mi się wydaje, że to jest bardziej nasza wygoda też. Tak. Póki co, że chodzi o to, że łatwiej nam jest zareagować, jak on się załóżmy w nocy obudzi,
od razu, niż wstawać, rozbudzać się, przechodzić do innego pokoju. Na razie to uważam, że to jest po prostu nasza wygoda. Mógłby już być u siebie, ale jeszcze jest za mały. No, uważam tak samo. A to ja byłam taką prowodyrką, że od trzeciego miesiąca to ja dam Mikołaja do pokoju obok. No niestety życie zweryfikowało, że to jednak tak nie jest. Nie, od trzeciego miesiąca to by było za wcześnie dla nas. Za wcześnie. Dla nas, bo to, wiesz, bo to jest właśnie takie, że nie ma co się nami sugerować. Każde dziecko jest inne. Każde dziecko jest inaczej. Niektóre dzieci na przykład już nie budzą się ani razu przez całą noc. Tak jak Mikołaj czasami. Znaczy, ale zazwyczaj bym powiedziała, że on się nie budzi. Znaczy na tyle, żeby go poklepać. No, tak. Bo to się nie obudzi. Wiecie, jak ja bym teraz... nie poklepała, to się rozbudzi. To się rozbudzi. Tak. No wiecie, teraz ja mam go obok. Jak tylko kwęknie, to ja już wstaję, bo słyszę. A tak, gdybym go miała na kamerce, musiałabym mieć całą noc odpaloną tą kamerkę, bądź nasłuchiwać, znowu bym spała jak królik i wracamy do tego systemu spania z nim razem w łóżku, że w końcu zdecydowalibyśmy, że wraca do nas do sypialni. Nie wiem, kiedy będzie taki czas. Dajcie znać w komentarzu, kiedy wy swoje dzieci daliście już do osobnych pokojów, bo to wiadomo, że też jest fajne dla rodziców. Moglibyśmy, nie wiem, oglądać jakiś film i jakieś inne rzeczy porobić. Na przykład grać w gry jak dorośli. Natomiast no jak na razie jeszcze według nas na to za wcześnie, znaczy nie według nas, tylko biorąc pod uwagę naszą sytuację, ale jestem ciekawa, kiedy u was dojrzeliście, bo to chyba nie dziecko dojrzewa, ale rodzic do tego, żeby się z nim rozstać do osobnych pokojów. Także czekam na waszą opinię w tym temacie i doświadczenie. Pokojów czy pokoi? Pokojów czy pokoi? Ale że co? Że do czego? Do osobnych pokoi czy pokojów? Nie wiem, mogę mówić tak i tak, żeby sobie wybrali. Nie wiem, do osobnych... Bo ja zawsze do innego pokoju. Bo ja zawsze mówię pokoi, a ty zawsze pokoju. No nie wiem. Nie wiem, co jest prawidłowe. Pewnie Krzysia, ale nie kłóćmy się. Nie, moja polszczyzna nigdy nie jest poprawna, nie? Cały internet mi to powiedział, więc umówmy się, jak ja bym powiedziała komuś, że ja na przykład z Polski nie pochodzę, tylko ja tak płynnie mówię po polsku, ale urodziłam się w Ameryce i po prostu czasami zjadam końcówki, czasami seplenią i czasami coś tam jeszcze nie tak, to całkowicie by był inny wydźwięk. No ale teraz, że mieszkam w Polsce i coś tam mi się posepleni albo powiem włączać zamiast włączać, to od razu w pół tupy. Ja nie rozumiem tego. Ale pachnie. Wydaje mi się, że pachnie też, świeżością. Też jak włożyłeś go do samochodu, to też poczułam jakby, wiesz, świeży dywan. Zobaczymy, bo tam gdzieś w głębi Dalenios zjadł sobie czekoladkę i rozmymłał ją po całym dywanie. Także on był taki już brudny, a Mikołaj, chciałam, żeby był czysty, bo Mikołaj może sobie na nim bezpośrednio leżeć i się bawić. Nie będę musiała podkładać jakichś kocy, no nie? A to jest jedyny dywan, który mamy w domu, tak szczerze mówiąc. Dlaczego nie mamy w domu dywanów? Dlaczego? Bo mamy podłogówkę. Podłogówka przejdzie nie, przez... Nie, dobra, moglibyśmy mieć dywany, no. Ale denerwują mnie pomysły niektórych dywanów, przez które wszystko przelatuje i wszystko jest pod dywanem. A Jezus, jeden taki dywan kupiłam, był piękny, cudowny, kochałam ten dywan, tylko wszystko przez niego przeleciało. Taki jutowy on był z Ikea, no po prostu mi się świeciły do niego oczy, słuchajcie. Ale on jakby, gdy psy przychodziły, piasek i tak dalej, wszystko przez niego przelatywało i zbierało się pod tym dywanem. Potem jak się po tym dywanie chodziło, to ten piasek rysował podłogę, tak nam się przynajmniej wydawało, no nie jest porysowana, no ale mój mąż już sobie dopowiedział, że ta podłoga będzie strasznie wyglądać. No i go sprzedałam na Oliksie. Pani jak przyjechała po niego, to po prostu jak go zobaczyła, to się i tak samo oczy zaświeciły jak mi. Jeszcze kupiła go taniej. A po praniu. Oddawałam go do prania. Ale do tamtej prani, więc nie wiem na ile był wyprany. Bo jak go rozłożyłam, to znowu piach z niego wyleciał. To jego trzeba było trzepać. Wybierzcie sobie. Mam ich kod na obliczanie, ile kosztuje czyszczenie. 138 razy 190 razy 18? 471 960? Ileś ty kurwa zapłacił za ten dywan? Co to jest? Kredyt wziąłem. Kredyt wziąłeś na czyszczenie dywanu? No super, faktycznie. Mówiłam, że lepiej będzie kupić nowy? 47 zł. Zapłaciłeś za pranie dywanu 47 zł? Tak. No nie wiem, czy to dobrze czy źle.
Według mnie nie dużo. Ile płaciliście za pranie dywanu? Oddajecie dywany do prania, czy sami je pierzecie? Kiedyś się u nas prało dywany. Prałeś dywan? Pastą BHP. U nas się prało pastą BHP. Szlauch i po prostu jazda z tymi dywanami. Nie, u nas się trzepało. Och, no ale trzepanie to nie pranie, ty. Ale po co prać? No i nam trzepał dywany. One potem były twarde i trzeba... Cena też jest zależna od wielkości dywanu, to tak się nie da powiedzieć, ile oni płacą za to. No to za dywan 1,90 m na 138 m. Teraz jedziemy do Rossmana, bo musimy kupić odkamieniacz do ekspresu i do piekarnika, bo słuchajcie, piekarnik nas tak załatwił, że już nie chce się włączać, bo go nie odkamieniliśmy. Włączać. Wybierzcie sobie. Bo cały czas krzyczał, chyba już od 3 miesięcy krzyczy, że trzeba go odkamienić, odkamienić, odkamienić. Ostatnio chcieliśmy regenerację bułek włączyć, czy tam rozmrażanie, i piekarnik się już nie odpalił, bo powiedział, że go nie odkamieniliśmy i on zablokował nam funkcję, gdzie trzeba używać pary. Tak, obraził się. Obraził się. Cześć! Piekarnik się do nas obraził. Mikołaj się obudził. I od razu pierwsze co, to jest zabawka i jazda. A pamiętacie, jak wam mówiłam o tych takich dynksach tutaj, co się zakłada na klatkę piersiową, żeby się nie rozjeżdżały pasy? Słuchajcie, Mikołaj to już opanował, ściąga sobie to. Wyobrażacie sobie 7-8 miesięcy bobas i on już ogarnął, jak to sobie ściągnąć, nie? I ja tak ostatnio jedziemy, coś tam gadamy, patrzę na niego, on to sobie ściągnął i mulda. O, i Mikołaj teraz też układa na przykład taśmę na taśmę. Tak? Taśmę na taśmę układa. Tak, jestem bystrzacha. Powiedz mama. Nie mów mama. Halo. Mama. A gdyby mama cię tak pocałowała w nos.